drodzy Państwo, od czego zacząć? Te wypowiedzi, które dałam w ogóle w zapowiedzi naszego spotkania, pojawiły się właśnie na forach, prawda? Na przykład pisze nauczycielka, jedna z pań pisze, mam studenta z Brazylii, pracuję w korporacji, chcę się nauczyć szybko polskiego. Od czego zacząć? Albo moja studentka z Białorusi nieźle mówi, ale słabo pisze, proszę polecić jakiś podręcznik, pyta kolejna nauczycielka. Wreszcie pytanie takie, mam w klasie dziewczynkę z Ukrainy, bardzo częsta sytuacja, prawda, jest w czwartej klasie, słabo zna polski, nie wiem co z nią robić, ratunku. I wreszcie uczę zdalnie parę polskich dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ich kontakt z językiem ojczystym staje się coraz rzadszy, bo chodzą do angielskiej szkoły i mają angielskich kolegów. Jak z tymi dziećmi pracować? Postaram się dzisiaj powiedzieć króciutko o każdym z tych przykładów, ponieważ przygotowałam właśnie przykłady właśnie związane z tą akurat czwórką. Wydawała mi się ona taka najbardziej reprezentatywna po prostu dla naszej Polski jako obcy. I teraz tak, od czego zacząć? No oczywiście od testu kwalifikacyjnego, prawda? To jest chyba najlepsza rzecz, którą możemy zrobić na początku. Testy kwalifikacyjne, czyli inaczej zwane plasującymi, pozwalają nam na pierwszy rzut od razu po prostu ustalić, na jakim poziomie jest nasz podopieczny, czy nasza podopieczna. Oczywiście pierwsza osoba, czyli nasz student z Brazylii, prawda? To jest człowiek, który prawdopodobnie jest na poziomie zero, więc nie musimy tego testu robić. Natomiast pozostałe osoby powinny mieć zrobiony test. Ja tutaj pokazuję Państwu test, którego jestem współautorką, który jest częścią serii Hura. Natomiast nie chciałabym, żeby Państwo potraktowali to jako reklamę tego produktu, bo jak gdyby to nie jest moim założeniem tutaj. Pokazuję go dlatego, że on jest rzeczywiście bardzo praktyczny. Jest to test, który po prostu jest typowym testem wyboru i który jest tak skonstruowany, że po prostu uczeń, który jest już na jakimś poziomie językowym, może sobie robić kolejne, prawda, punkty tego naszego testu i po prostu w momencie, kiedy robi stop, to wtedy zaczynamy mu te punkty liczyć i jak gdyby z tego testu i z treści tego testu wynika, na jakim jest właśnie ten nasz podopieczny poziomie. Ten test oczywiście ma jedną wadę, ponieważ doprowadza tylko do poziomu B1 i ma jeszcze jedną wadę niestety, a mianowicie, jak wiemy, testy wyboru nie są do końca testami trafnymi i rzetelnymi, dlatego że zajmują się tylko i wyłącznie pewnym wycinkiem, prawda, kompetencji, a mianowicie test wyboru sprawdza po pierwsze właśnie te powiedzmy kompetencje receptywne, czyli na przykład rozumienie, ewentualnie umiejętność odczytywania prawidłowej formy gramatycznej czy leksykalnej, natomiast nie daje możliwości sprawdzenia na przykład sprawności mówienia czy pisania kreatywnego, prawda, czy na przykład rozumienia ze słuchu i tak dalej. Więc ten test niestety nie daje nam takiej możliwości, ale dla kogoś, kto potrzebuje szybkiego, praktycznego testu, ten test jest bardzo dobry. Myślę, że również można skorzystać z tej oferty, która jest na stronie Certyfikat Polski. Wprawdzie to nie są testy kwalifikacyjne, tylko to są testy osiągnięć, ale jak Państwo wiedzą, mają one rzeczywiście bardzo szczegółową formułę i sprawdzają po prostu wszystkie sprawności, czyli rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie, czytanie i sprawdzają również poprawność gramatyczną, więc jak gdyby tutaj te komponenty po prostu są rzeczywiście bardzo wnikliwe i umożliwiają po prostu sprawdzenie poziomu naszego podopiecznego. Także jest to bardzo, bardzo ważne, prawda? Tak jak powiedziałam, traktujemy to nie jako test kwalifikacyjny, tylko jako osiągnięć, ale no możemy skorzystać z tego narzędzia, bo niestety, jak Państwo wiedzą, tych narzędzi do testowania, kwalifikowania, ewaluacji i oceny jest stosunkowo mało w języku polskim jako obcym. Autorzy podręczników i pomocy starają się po prostu tworzyć te testy, oczywiście na bieżąco, natomiast moim zdaniem cały czas mamy ogromne w tej działce deficyty. Bardzo ważną, moim zdaniem interesującą też jak gdyby taką pomocą do kwalifikowania na odpowiedni poziom i na odpowiedni kurs jest analiza potrzeb. Tę analizę potrzeb możemy zrobić sami. Na przykład, jeżeli mamy tego naszego studenta z Brazylii, który tutaj się nam pojawił na początku i który nie zna jeszcze języka polskiego w ogóle, to najpierw spróbujmy jak gdyby zastanowić się i zapytać go właściwie, po co on się tego języka polskiego uczy. No, my nauczyciele chcielibyśmy powiedzieć, no bo mieszkasz w Polsce, albo mieszka pan w Polsce, dobrze byłoby mówić tym językiem i w ogóle zachęcamy, nasz język jest piękny, kultura wspaniała i no, to jest takie nasze zadanie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o naszego studenta z Brazylii, to on powie tak, no ale ten polski, no fajnie, że jest, firma mi zapłaciła, ale ja właściwie cały czas mówię w pracy po angielsku, mam kolegów, którzy mówią ze mną po angielsku albo po portugalsku, mieszkam w dużym mieście, gdzie wszyscy wokół mnie mówią, ja właściwie tego języka nie potrzebuję. No ale potem się okazuje, że są pewne mniej lub bardziej drobne sytuacje życiowe,
które po prostu powodują, że ten nasz student jednak tego języka chciałby albo powinien używać. To są sytuacje w miejscach publicznych, sytuacje w domu, nawet nie wiem, tak błahe sytuacje, jak sytuacja z panią sprzątającą, której trzeba powiedzieć, co ma zrobić w domu, prawda? Czy na przykład, nie wiem, wizyta u lekarza, czy na stacji benzynowej, czy spotkanie z policją. I właśnie temu służy analiza potrzeb. Mało tego, analiza potrzeb w pewnym sensie uświadamia naszemu uczącemu, że tych sytuacji, kiedy może potrzebować języka polskiego, jest więcej niż mu się wydaje. Ja tutaj wypisałam kilka takich pytań, które można byłoby w ramach analizy potrzeb zadać takiemu naszemu uczniowi dorosłemu, prawda? I teraz proszę zobaczyć, za chwilkę powiemy, pani pyta o testy dla dzieci najmłodszych, zaraz o tym powiem, bo właśnie chciałam tę sytuację przeanalizować i z dorosłymi, i z dziećmi dzisiaj, prawda? No więc jeżeli chodzi o analizę potrzeb, możemy zapytać, w jakiej sytuacji potrzebuje pan albo może pan, pani potrzebować języka polskiego? I ktoś może powiedzieć na przykład w pracy albo na uczelni, w miejscach publicznych, urzędy, punkty usługowe, w podróży, w domu. W ramach analizy potrzeb możemy zapytać nie tylko o miejsca, ale też na przykład o to, które z konkretnych sprawności, prawda, chciałby dany kandydat na kurs rozwijać, albo na przykład którą umiejętność chciałby rozwijać, albo który element, który podsystem języka, czy słownictwo go interesuje, czy gramatyka, czy wymowa, pisownia, czy czytanie, mówienie, pisanie i tak dalej, prawda? Można też zapytać na przykład o ulubione strategie uczenia się, bo to jest też istotne, bo dzięki temu ta nauka jest efektywna. I wreszcie warto również zapytać, jak często chce albo może się ten kandydat spotykać na lekcję polskiego. Dobrze byłoby, żeby złożył taką deklarację. Wracając jednak właśnie do tych sytuacji, to jak gdyby to ja tak, wiecie, wymyśliłam z głowy kilka z nich, natomiast jeżeli chcieliby Państwo mieć bardziej rozbudowaną tą analizę potrzeb, to tutaj pomaga nam w tym niezawodny nasz europejski system opisu kształcenia językowego. Przepraszam, tutaj jest ta bardzo malutka czcionka i nie wiem, czy Państwo tutaj to widzą, ale można sobie zajrzeć samodzielnie do tego dokumentu i europejski właśnie system opisu kształcenia ma szereg takich tabel, wśród których jedna z nich to jest zewnętrzny kontekst komunikacji językowej, która właśnie pokazuje szereg miejsc, instytucji, osób, przedmiotów, zdarzeń, czynności i tekstów, które mogą być przedmiotem ewentualnego zainteresowania naszego uczącego się. Czyli w miejscu, na przykład w sferze prywatnej, to może być dom, mieszkanie, ogród, w sferze publicznej to może być na przykład ulica, plac, park, środki transportu, sklepy, szpitale, stadiony, teatry, kina i tak dalej. Mamy jeszcze na przykład taką, prawda, tutaj mamy taki kontekst związany ze sferą zawodową i edukacyjną i na przykład dla naszego Brazylijczyka, który pracuje w Polsce, właśnie w firmie w Polsce, mogą interesować, naszego Brazylijczyka mogą interesować właśnie takie miejsca jak na przykład biuro, czy warsztat, czy fabryka, hala produkcyjna, w zależności od tego, gdzie pracuje. Farma, gospodarstwo, lotnisko, sklep, produkt usługowy, punkt usługowy, jakiś hotel, urząd. Może się okazać, że będzie potrzebował występować w roli na przykład pracodawcy albo pracownika, menadżera albo kolegi z pracy, współpracownika, podwładnego, klienta itd., itd. Więc cała ta tabela, która właśnie znajduje się w europejskim systemie, pomaga nam również po prostu w ustaleniu tego, jakie treści, jakie miejsca będą jak gdyby w sferze zainteresowań naszych uczących się, ale również w jaką rolę będzie chciał wejść ten nasz po prostu uczący się albo będzie potrzebował wejść. Prawdopodobnie, jeżeli jest to na przykład, nie wiem, jakiś bardzo młody chłopak, który tutaj przyjeżdża, to nie będzie chciał wejść w rolę rodzica, więc wiadomo, że nie będziemy uczyć go sytuacji związanych z byciem rodzicem na przykład dziecka, które odprowadza, które jest odprowadzane do przedszkola codziennie. No chociaż wiecie, no z czasem, oczywiście jak pozna tutaj jakąś fajną Polkę i się pobiorą, no to może chcieć, prawda, wchodzić w rolę rodzica w języku polskim. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, ponieważ pracuje on w Polsce, to raczej będzie chciał wchodzić w jedną z tych ról, która jest przewidziana do sfery zawodowej. Zostawiam Państwa z tą tabelą, możecie sobie ją po prostu sami obejrzeć. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który jest podstawą programów. Jest on dostępny w całości w internecie, tutaj większość z Państwa to wie, więc zachęcam właśnie do przejrzenia i zapoznania się właśnie z tą tabelą, właśnie z tym tak zwanym zewnętrznym kontekstem komunikacji językowej i z tymi kategoriami opisu, bo one po prostu bardzo pomagają też właściwie w ustaleniu potrzeb i w napisaniu programu po prostu dla takiej grupy. O tym, czy taki program musimy pisać, za chwilę powiem też. Od razu mogę powiedzieć, że nie, prawda, no bo od tego mamy podręczniki i też mamy autorów programów i autorów zadań.
różnych do języka polskiego, ale czasami rzeczywiście, jak jest grupa specyficzna, to musimy trochę pogłówkować, trochę wyselekcjonować materiał i napisać ten program samemu, prawda? Super. Mhm. I to była rzeczywiście pomoc, która jest potrzebna dorosłym, ale też dzieciom. Natomiast dla dzieci, teraz właśnie wracamy do tego pytania jednej z pań tutaj na naszym czacie. Dla dzieci mamy, znaczy nie tylko dla dzieci, ale między innymi dla dzieci mamy przeznaczony świetny po prostu taki dokument, który nazywa się Europejskie Portfolio Językowe. Uczestnicy moich webinariów wiedzą, że ja po prostu bardzo lubię korzystać z tego narzędzia i to w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach. Natomiast jest to przede wszystkim znakomita pomoc do tego, żeby zrobić pewnego rodzaju diagnozę dziecka językową, ale też pozajęzykową, związaną na przykład z jego zamiłowaniami, umiejętnościami, stylami uczenia się, zdolnościami i całą taką sferą językową i pozajęzykową, która pozwala nam ustalić, jak będzie się pracować po prostu z tym dzieckiem, prawda? I tutaj na przykład Europejskie Portfolio Językowe akurat dałam dla dzieci po prostu to portfolio, bo jak Państwo pewnie wiedzą, portfolio ma właśnie tą opcję dla dzieci, troszkę starszych, powiedzmy 10-15 lat i potem dla już dzieci powiedzmy w wieku pozagimnazjalnym, czyli dzisiaj już, prawda, licealnym i dla studentów. I to ostatnie portfolio jest również przeznaczone też dla uczniów dorosłych, no bo studenci traktowani są jako dorośli, jako osoby pełnoletnie, więc możemy je stosować również dla naszego studenta z Brazylii. Ale tutaj pokazuję Państwu fragment tego portfolio dla dzieci, bo ono jest oczywiście w bardzo prostej formie, ale też ma taką specyficzną szatę graficzną, taką przyjazną dzieciom, prawda? Na przykład tutaj są takie polecenia, na przykład zaznacz kolorem, które z poniższych podanych ćwiczeń lubisz wykonywać. Na przykład lubię słuchać piosenek i śpiewać, recytować wierszyki. Tutaj dziecko może zaznaczać w zależności od tego, jak bardzo lubi po prostu daną czynność, może zaznaczać 1, 2 albo 3 serduszka. Od razu powiem Państwu też, że te dokumenty w portfolio są w różnych językach, więc jeżeli mamy dziecko zupełnie początkujące, które nie rozumie tych poleceń, nie rozumie tych poleceń po polsku, można je zrobić po angielsku, po francusku, po niemiecku i tak dalej, prawda? Przed nauką polskiego. Tutaj jeszcze mamy dalszy ciąg właśnie tego, co, jak lubimy pracować. To nam oczywiście też bardzo po prostu organizuje i pomaga w pracy, w ustaleniu tego właśnie, jak będziemy my pracować z dzieckiem. Jeżeli na przykład dziecko lubi słuchać bajek albo lubi słuchać piosenek i śpiewać je, to znaczy, że ma na przykład bardzo rozwiniętą modalność słuchową i warto jak gdyby na to zwracać uwagę. Z drugiej strony może też pokazywać pewne deficyty, że na przykład jeżeli dziecko głównie słucha i dobrze mówi, to jest ryzyko, że na przykład słabiej pisze i czyta, prawda? Więc trzeba na to po prostu zwracać uwagę, nie? W europejskim portfolio znajdują się również takie elementy, które dotyczą na przykład takich rzeczy, które wydają się pozornie błahe w uczeniu języku, a mianowicie moje marzenia, nie? Ale na podstawie tego, co dziecko mówi o swoich marzeniach, możemy też po prostu sprawdzić, jaki ma potencjał do nauki języków, prawda? Na przykład chciałbym uczyć się różnych języków, powie dziecko, szczególnie podoba mi się język taki i taki, nie? Albo powie, nie, ja nie chcę się uczyć innych języków, tylko polskiego, bo jest to dla mnie bardzo ważne, bo moja babcia mieszka w Polsce, albo na przykład, bo chcę mieć kontakt z rówieśnikami ze szkoły. I wtedy jak gdyby też wiemy, jak się ukierunkować, jeżeli wiemy, jakimi motywami dziecko się po prostu kieruje, prawda? Europejskie portfolio językowe daje również narzędzie samooceny, więc jeżeli mamy na przykład dziewczynkę z Ukrainy, o której wspominaliśmy tu, i ta dziewczynka trochę mówi, ale gorzej pisze, to może sobie to dziecko samo również, znaczy wiadomo, że ta samoocena może nie będzie do końca trafna, no bo najbardziej trafną ocenę powinniśmy wystawiać my jako fachowcy, prawda? Natomiast trzeba wziąć pod uwagę również to, jak dziecko samo siebie postrzega. Czy potrafi na przykład przedstawić się w prosty sposób, czy potrafi się przywitać i pożegnać po polsku, czy potrafi podziękować w prosty sposób i tak dalej, tak dalej. Czy potrafi zapytać w prosty sposób o to, jak ktoś się nazywa, ile ma lat. Zwróćcie uwagę, to są pytania bardzo proste, ale portfolio jest dokumentem bardzo bogatym i ma też pytania dużo bardziej zaawansowane i to też jest element oceny, głównie samooceny, bo jest adresowany właśnie do dzieci czy dorosłych, którzy muszą sami jak gdyby dokonać oceny własnych kompetencji językowych i komunikacyjnych, ale dla nas to też jest bardzo ważna informacja zwrotna, bo ona nam pomaga właśnie zaplanować różne działania językowe, nie? Portfolio dla dzieci starszych, już zobaczcie Państwo, to jest znowu nie widać jak gdyby tego niestety, bo to jest malutka czcionka, ale tylko chciałam Państwu pokazać, że ma też troszkę inną formę graficzną, już taką bardziej poważną, bardziej dorosłą, prawda? No bo to jest portfolio, które pochodzi
ze strony, znaczy właśnie ze strony dla dzieci starszych. Pani Kamila pyta, gdzie można dostać. Tak, oczywiście ono jest w internecie. Jest, jeżeli wejdzie sobie pani też na stronę na przykład Ośrodek Rozwoju Edukacji, czyli ORE, ja zresztą podam potem adresy, to oni tam mają wszystkie te dokumenty, Europejski System i Portfolio mają na swojej stronie w całości. To jest, są gigantyczne dokumenty, one są wielkie, więc na trzeba się przekopać przez dziesiątki stron, ale wszystko jest, naprawdę. Ja to wszystko ściągnęłam ze strony, nie? Dobrze, jeszcze tutaj Państwu pokażę, co jeszcze jak gdyby Portfolio oferuje. Oferuje również coś takiego jak na przykład informacje o tym, czy dziecko brało udział w jakimś konkursie językowym, bo to też jest informacja dla nas, to znaczy, że ma pewien potencjał, że ma na przykład zdolności językowe, że być może ma taki kapitał, którego nie ma inne dziecko, a który warto wykorzystać, prawda? Warto wykorzystać z tego, że dziecko ma na przykład jakiś talent po prostu językowy, nie? Zresztą oczywiście tutaj ma taką, mam taką grafikę dla dzieci, ale spokojnie możemy to zrobić też z naszym studentem, czy uczniem z Brazylii, żeby sprawdzić, czy on ma też jakieś zdolności językowe, nie? No i tutaj teraz przechodzimy do tego dokumentu. Ja nie będę o nim dużo mówić, bo jak Państwo zauważyli, ten dokument jest dostępny w internecie. Ja o nim też bardzo często mówiłam na moich webinariach. Natomiast się bardzo często powołuję, bo to jest rzeczywiście punkt wyjścia do budowania wszystkich programów, prawda? I te programy na ogół są budowane na bazie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przez fachowców, od właśnie programów, od pisania podręczników i tak dalej. Natomiast czasami my jako nauczyciele również powinniśmy do tego zajrzeć, dlatego że ten dokument jest napisany bardzo przejrzyście i ma bardzo wiele właśnie takich, wiecie, takich wskazówek, czy powiedziałabym ściąg, nawet takich jak właśnie te elementy opisu, które pokazywałam Państwu wcześniej. No i oczywiście ma jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie opis poziomów, czyli na przykład jeżeli my sami chcemy zrobić jakąś diagnozę naszego ucznia, to powinniśmy właśnie skorzystać z tego dokumentu po to, żeby go prawidłowo zdiagnozować, bo każdy opis w europejskim systemie opisu, każdy poziom ma bardzo szczegółowy opis. Może to być poziom, może to być opis tak ogólny jak tu, popatrzcie, czyli na poziomie A1, co powinien umieć dany uczeń czy student. Ja tutaj dam tylko kilka przykładów, poziom A1, B1 i C1 chyba, czy C2, czyli te najwyższe. Ale oprócz tego są też takie opisy bardzo szczegółowe, prawda? Czyli dotyczące na przykład rozumienia, mówienia, pisania, czytania, interakcji. I na tej podstawie my też możemy zdiagnozować naszego ucznia, prawda? Jak gdyby uplasować go na właściwym poziomie, na podstawie testu, na podstawie rozmowy, na podstawie, nie wiem, jakiejś analizy potrzeb, na podstawie właśnie wszystkich tych czynników, o których powiedziałam wcześniej, prawda? I na tej podstawie kwalifikujemy go też do odpowiedniej grupy. Te szczegółowe opisy są o tyle istotne, że proszę pamiętać, że mamy uczniów też o różnych kompetencjach i te kompetencje zależą od wielu czynników, wiadomo, tam od wieku, od tego, jaka kompetencja była rozwijana, na przykład w domu w przypadku dziecka dwujęzycznego, ale też na przykład od narodowości. Wiemy, że inaczej właśnie będzie się uczył nasz student z Brazylii, a inaczej się będzie uczyła dziewczyna z Białorusi czy z Ukrainy, ponieważ ona mówi językiem pokrewnym. Więc dla niej na przykład rozumienie ze słuchu, prawda, czy rozumienie tekstu będzie dużo łatwiejsze niż dla studenta z Brazylii i ona te kompetencje opanuje szybciej. Dlatego też właśnie te opisy szczegółowe są bardzo istotne, prawda, w odpowiedniej kwalifikacji. Opisy te mają również swoją realizację w portfolio językowym, czyli tutaj mamy elementy z europejskiego systemu, które są bardziej dla nauczyciela, to bardziej my na tej podstawie tych opisów diagnozujemy kompetencje dziecka czy dorosłego. Natomiast dziecko czy dorosły może sobie zrobić samą, wypełnić tabelę samooceny, prawda? Czyli sobie znowu ściągnąć portfolio i zaznaczyć, aha, ja całkiem sporo rozumiem, ale słabiej mówię. Czyli na, jeśli chodzi o rozumienie, to na przykład jestem na poziomie B2, ale jeśli chodzi o mówienie, to na A2, prawda? Albo odwrotnie, na przykład dziecko, prawda, z doświadczeniem migracji polskiego pochodzenia, które mieszka na przykład za granicą, czy na przykład taki dorosły, prawda, czy z takiej rodziny, powiedzmy, polonijnej, to powie raczej tak, że na przykład ja mówię i rozumiem prawie wszystko, super, natomiast słabiej piszę i czytam. Czyli może mogę uplasować się tak, mówienie C1, rozumienie C1 albo C2, ale pisanie, czytanie A1, A2. I to wcale nie jest takie rzadkie. Jestem przekonana, że tutaj Państwo, którzy są obecni na moim spotkaniu dzisiaj, czyli Państwo z Kanady, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych krajów, potwierdzą, że tak bardzo często jest, że to jest główna bolączka, prawda,
właśnie dzieci z doświadczeniem migracji, które długi czas mieszkają za granicą albo urodziły się za granicą, funkcjonują w tamtym systemie edukacyjnym. Po prostu język polski jest dla nich językiem drugim, co oznacza również pewne deficyty językowe nierzadko, nie? No właśnie, i teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego etapu. Omówiliśmy sobie już diagnozę, kwalifikacje i te narzędzia, które temu służą. O, tutaj Pani Anno, bardzo dziękuję, że Pani wysłała tutaj też ten link do ORE. Ja też te linki jeszcze potem Państwu podam. Czyli następnym etapem, jak gdyby, planowania kursu jest zajrzenie po prostu do programów, prawda? Mamy tutaj kilka publikacji. Dla naszych dorosłych, czyli właśnie dla Brazylijczyka i dla studentki z Białorusi, raczej sięgniemy po programy nauczania języka polskiego jako obcego. To jest niestety publikacja tylko w wersji papierowej, natomiast zawiera ona bardzo szczegółowy po prostu opis poszczególnych poziomów z takimi elementami, jak na przykład, ja tutaj trochę przeskakuję, bo tutaj za dużo slajdów zrobiłam, a już mam pół godziny za sobą, jak na przykład treści nauczania, gdzie są na przykład katalogi tematyczne dla poziomu A1, A2, B1, B2, C1, C2, prawda, które wymieniają te wszystkie tematy interesujące na danym poziomie. Bardzo często jest tak, że pewne tematy wracają, tylko są jeszcze poszerzone o inne, tak jak tu zobaczcie, dla A1 to było takie dość podstawowe elementy związane z życiem codziennym, dla B1 już mamy plus państwo, społeczeństwo, nauka, technika, media, kultura, inne tematy, prawda? A na poziomie już C1 są podobne tematy, tylko w rozszerzonym zakresie, adekwatnym do poziomu zainteresowania. I teraz Państwo powiedzą, no ale to jest taki ogólnik. I mają Państwo rację, jest to po prostu pewien ogólnik, natomiast zadaniem autorów podręczników jest po prostu ten ogólnik po prostu przekształcić w konkret, prawda? Czyli właśnie autor dobrego podręcznika napisze ten podręcznik tak, że te wszystkie tematy, które są w treściach programowych, zostaną zrealizowane na adekwatnym poziomie, nie? Oprócz tego katalogu takiego właśnie tematycznego istnieje tak zwany katalog intencjonalno-pojęciowy. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ ona po prostu powoduje, że każdy uczący zadaje sobie pytanie, po co ja właściwie dany temat realizuję, prawda? Po co na przykład robię temat miasto? Na przykład po to, żeby nazywać, identyfikować, albo żeby wyrażać relacje przestrzenne, prawda? Żeby nauczyć po prostu poruszania się po mieście i mówienia, prawda, używania tych wszystkich okoliczników miejsca, czy wyrażeń właśnie przestrzennych, nie? Po to, żeby umieć lokalizować w przestrzeni, nie? Więc jak gdyby ten właśnie cały katalog intencjonalno-pojęciowy, on jest taki, wygląda tak trochę, wiecie, bardzo technicznie, bardzo formalnie albo naukowo, ale jak przyjrzymy mu się bliżej tym właśnie kategoriom, które są tam po prostu wyróżnione, to zauważymy, że to jest doskonały katalog do tego, żeby sobie po prostu samemu zadać pytanie, po co ja dany materiał po prostu robię na lekcji, nie? I tak naprawdę ten katalog powinien być punktem wyjścia do realizowania każdego scenariusza lekcji, ale praktyka jest taka, że realizujemy nie intencje, prawda, tylko raczej po prostu realizujemy temat, prawda? I te tematy są związane bardziej z taką zawartością leksykalną. Oczywiście oprócz tego programy nauczania, o których mówię, zawierają również katalog gramatyczno-syntaktyczny i ten katalog jest bardzo szczegółowy. Dla kogoś, kto chciałby wiedzieć, jakiej gramatyki uczyć, na jakim poziomie, to tutaj właśnie w tych programach, i teraz Państwu pokażę okładkę, żeby przypomnieć, jest to wszystko bardzo szczegółowo rozpisane, czyli jaki materiał gramatyczny jest przewidziany po prostu na jaki poziom, nie? I to były programy do nauczania języka polskiego jako obcego, które się stosuje głównie oczywiście dla obcokrajowców uczących się polskiego, ale moim zdaniem bardzo wiele tych elementów może być stosowane również dla grup na przykład dzieci z doświadczeniem migracji, czy dorosłych z doświadczeniem migracji, a więc do nauczania języka polskiego jako drugiego, prawda? Bo tak się właśnie o tym mówi, język polski jako drugi jest traktowany jako język dziedziczony, prawda? Ale oczywiście osoby, które uczą języka polskiego za granicą, czyli na przykład uczą dzieci, które mają polskie korzenie, mają również po prostu do dyspozycji program, który nazywa się Włącz Polskę, w którym to programie znajduje się podstawa programowa, ale też znajdują się konkretne propozycje metodyczne i konkretne propozycje tematyczne związane właśnie z nauczaniem dzieci młodszych i starszych, jak widzicie, tutaj dałam Państwu tylko taki malutki wycineczek tego programu i ten program jest całkowicie dostępny w internecie, prawda? Tutaj napisałam kilka takich ogólnych informacji o programie Włącz Polskę, że zwraca się uwagę na cztery sprawności, prawda? Wiadomo, że jedne z nich są bardziej deficytowe, drugie są rozwinięte bardziej, ale pamiętajmy o tym, że tutaj Państwo też pewnie potwierdzą, Państwo, którzy mieszkają za granicą, że każde dziecko
z doświadczeniem migracji ma swoją własną historię językową, że to bardzo często zależy od tego, jaka jest ekspozycja na język, po prostu na przykład w domu rodzinnym, jedno dziecko będzie doskonale mówić, pisać, czytać, bo rodzice na to zwracają uwagę, mieszkający za granicą, a drugi rodzic raczej nie, będzie zwracał uwagę tylko na, czy na mówienie i rozumienie i to w tej takiej sferze domowej, a oczywiście poza tym, jak dziecko trafi do szkoły w tym kraju, w którym mieszka, no to po prostu no, jak gdyby no, no, bardziej rozwija ten nowy język, prawda? Czyli ten język kraju, w którym po prostu właśnie się znajduje. Oprócz tego, właśnie oprócz rozwijania sprawności, to jak gdyby Włącz Polskę zawiera też po prostu takie informacje dotyczące kręgów tematycznych, które mogą interesować potencjalnie dziecko, ale też zawiera na przykład lektury i teksty kultury na poszczególnych etapach rozwoju, prawda? Bo tutaj jak gdyby to jest silniej rozwinięte z racji tego, że jest to bardziej ukierunkowane na kontakt powiedzmy z tym krajem, prawda, pochodzenia, prawda? Dlatego te teksty kultury są istotne. Zawiera też elementy języka edukacji szkolnej i języka specjalistycznego. Na przykład widziałam tam takie elementy historii i geografii, bo w niektórych szkołach polskich też się po prostu jak gdyby uczy poszczególnych przedmiotów. I oczywiście zawiera też takie elementy bardziej metodyczne, czyli cele kształcenia umiejętności w ramach tych przedmiotów. Zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć. Jest to bardzo bogaty materiał, to jest Włącz Polskę, wystarczy sobie to wygooglować i to Państwo po prostu wszystko znajdą. Tutaj jeszcze znalazłam też taki materiał, to w Stanach Zjednoczonych, pieczęć dwujęzyczności, jest to rodzaj certyfikatu z języka polskiego i właśnie na stronie pieczęci dwujęzyczności również znajdują się bardzo liczne informacje na temat poszczególnych kompetencji i poziomów zaawansowania i też jak przygotować się do tego właśnie testu, który również jest formą nauki języka, to jest bardzo interesujący też dokument, prawda? Tutaj mamy właśnie opis kompetencji właśnie w ramach pieczęci dwujęzyczności, nie? I wreszcie ostatnia rzecz, program nauczania, znaczy ostatnia dziś, program, znaczy w ramach tego tematu programy, prawda? Mamy programy nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego dla oddziałów przygotowawczych w polskiej szkole, prawda? Czyli to jest taki temat, który jest bardzo, bardzo na czasie w tej chwili, ponieważ oprócz dorosłych uczących się języka polskiego i oprócz dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci polskich mieszkających za granicą, mamy ogromnie coraz liczniejszą grupę dzieci cudzoziemskich, które trafiają do polskiej szkoły po prostu, prawda? I na szczęście powstaje coraz więcej tego typu inicjatyw i programów związanych właśnie z nauczaniem takich dzieci. I tutaj muszę powiedzieć Państwu, że moje koleżanki z pracy, czyli z Uniwersytetu Pedagogicznego, pani Małgorzata Pomuła-Berenc i pani Marta Szymańska, przygotowały taki program nauczania języka polskiego jako obcego dla oddziałów przygotowawczych, gdzie oprócz treści nauczania i pewnych konkretnych rozwiązań programowych zwraca się ogromną uwagę na tak zwany język edukacji szkolnej, czyli język taki dość specyficzny, być może ktoś by powiedział trochę taki techniczny, ale bardzo istotny, żeby dziecko nauczyło się po prostu od prostych struktur i prostych zwrotów, jak gdyby skutecznie porozumiewać na pierwszym etapie nauki w polskiej szkole. Najważniejszą cechą programu jest nacisk na edukację włączającą, to jest to, co zaznaczam na czerwono, treści nauczania bardzo konkretne, które są podane w tym programie, język poleceń, piekielnie ważna rzecz, który powinien być powtarzalny i przewidywalny na początku nauki, czyli jeżeli po prostu formułujemy prośbę albo polecenie do naszego ucznia, który bardzo słabo mówi po polsku, starajmy się konsekwentnie używać tych samych zwrotów, prawda, żeby to dziecko po prostu rozumiało, co się do niego mówi. Potem oczywiście to można poszerzać, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zawiera też kurs przygotowawczy jako pomoc między kulturami i bardzo praktyczną rzecz, a mianowicie listę słów do poszczególnych przedmiotów, bo to jest też bardzo ważne. Język edukacji szkolnej dotyczy nie tylko języka polskiego, którego uczymy, ale innych przedmiotów, prawda? Bo to dziecko zostaje rzucone na głęboką wodę i zaczyna się po prostu uczyć w szkole, na przykład w czwartej klasie, tutaj właśnie ten nasz przykład, to była dziewczynka z Ukrainy w czwartej klasie, która trafia nagle na przyrodę, matematykę, prawda, i szereg innych przedmiotów, które musi zrozumieć po prostu po polsku. Tutaj są przydatne adresy, o których mówiłam, czyli wszystkie te programy, oprócz tego granatowego, który pokazałam Wam do języka polskiego jako obcego, wszystkie są dostępne w internecie, wszystkie te pomoce są dostępne w internecie. Będą mogli Państwo sobie też te adresy odtworzyć po prostu, kiedy odtworzą sobie panie w ogóle, państwo ten cały nasz dzisiejszy program, prawda? Będzie to można odtworzyć, tak jak powiedziałam, wrzucę całość do internetu, do
na moją stronę i na moje konto na YouTubie, prawda? Tu jest jeszcze właśnie kilka przydatnych adresów, materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w polskiej szkole, to jest właśnie ten program dla dzieci, ten program przygotowawczy dla dzieci, które przyjeżdżają do Polski i trafiają do polskiej szkoły. Tutaj jest właśnie też program Włącz Polskę, czyli wszystko to, co Państwu mówiłam. I teraz wróćmy do naszych bohaterów, czyli na początek znowu dwie dorosłe osoby, potem porozmawiamy jeszcze o dzieciach, a więc wracamy do studenta z Brazylii, pracuje w korporacji, chce się nauczyć szybko polskiego i mamy studentkę z Białorusi, nieźle mówi, ale słabo pisze, proszę polecić jakiś podręcznik. No właśnie, i teraz tak, jeżeli chodzi o studenta z Brazylii, to wiadomo, że nie robimy mu testu kwalifikacyjnego, ponieważ on w ogóle nie zna języka polskiego, musimy mu zrobić ewentualnie jakąś analizę potrzeb i uświadomienie, co oznacza nauka języka, że jest to długi proces, można, a nawet warto pokazać tę skalę kompetencji z europejskiego systemu. Wiecie, bardzo często obcokrajowcy, szczególnie pracujący w biznesie, tacy nastawieni na cel i szybkie efekty, mówią, chciałbym się w ciągu 3 miesięcy nauczyć polskiego i my wtedy mówimy, hola, proszę trochę przystopować, to jest nauka języka, a nie nauka robienia herbaty po prostu z nie, prawda, czy jajecznicy. I jest to długi proces i mamy następujące poziomy zaawansowania, możemy pokazać taką ogólną tabelę, na przykład dla niego po angielsku albo po portugalsku, bo te tabele są we wszystkich językach takie same, bo ten dokument, którym jest Europejski System Opisu, jest dokumentem uniwersalnym na całą Europę i po prostu pokazać, na przykład na poziomie A1 osiągnie Pan, będzie miał Pan takie i takie umiejętności, na poziomie A2 takie i takie. I teraz dla poziomu A1 potrzebuje Pan tyle i tyle czasu mniej więcej, dla A2 tyle i tyle czasu. Chodzi o to, że jak gdyby pokazywanie tego typu parametrów bardzo też mocno działa na wyobraźnię osobom, które po prostu są w taki sposób też pracują, więc wydaje mi się, że warto coś takiego zaprezentować. Natomiast jeżeli chodzi o naszą studentkę z Białorusi, to trzeba jej zrobić test kwalifikacyjny z dominującymi zadaniami umożliwiającymi produkcję, a nie recepcję, czyli zadania typu raczej pisanie i mówienie oraz gramatyka, bo często nasi studenci ze wschodu mówią gorzej gramatycznie, mniej rozumienia ze słuchu i czytania, dlatego że nasze języki są bardzo podobne i po prostu nasza studentka będzie takie zadania wykonywać bardzo szybko i bez trudu i te zadania na rozumienie i tekstu czy rozumienie ze słuchu dadzą nam taki nie bardzo adekwatny obraz jej właściwych umiejętności. Jeżeli chodzi o gramatykę, to sugeruję, żeby dawać na przykład na teście kwalifikacyjnym zadania takie, które wymuszają na niej wpisanie w miejsce kropek danej formy, a nie podkreślenie, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli nie, że recepcja, tylko produkcja. Ona nie ma rozpoznać formy, tylko ją sama stworzyć, po prostu, nie? Pani Dorota pyta, gdzie znajdę testy, wpisz w miejsce kropek. Wydaje mi się, że nawet część na tym certyfikacie polskim zadań jest takich, prawda? No ja wiem, że tam jest dużo zdań rzeczywiście, które polegają na tym, że się podkreśla daną formę, ale w certyfikacie polskim są też zadania, które polegają na tym, że trzeba wpisać odpowiednią formę, prawda? No dobrze, i teraz już mamy właśnie tych uczniów naszych zdiagnozowanych, wiemy, znamy podstawy programowe i teraz musimy jakiś program im zaproponować. Tak jak Państwu powiedziałam, nie musimy sobie tym specjalnie zawracać głowy, bo od tego mamy książki, prawda? Mamy szereg podręczników dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, różne poziomy A1, A2, B1, B2. Ta gama jest bardzo duża. Tutaj część z Państwa zna moją serię Hura po polsku, ale są też serie inne, jest Polski Krok po Kroku, jest Polski jest Cool, jest bardzo dużo też dostępnych materiałów w internecie. Ja tutaj na przykład wybrałam taki Polski na dobry start, to jest właśnie tutaj taki podręcznik, który jest dostępny w sieci całkowicie. I tutaj już Państwo mają właśnie, chciałam pokazać Wam fragment spisu treści tej książki, no bo spis treści też po prostu jest jak gdyby programem, prawda? Dlatego, że autorki przewidziały jak gdyby pewne sytuacje komunikacyjne, do tego dorobiły słownictwo, gramatykę i elementy kulturowe, prawda? Więc tutaj jak gdyby możemy sobie przejrzeć spis treści, już na tej podstawie wysądować, które elementy programu można robić z danym uczniem czy studentem i od razu musimy powiedzieć, prawda, że praktyka pokazuje, że właściwie na poziomie początkującym musimy robić właściwie wszystko, prawda, bo trudno jest cokolwiek selekcjonować, ponieważ pewne robienie luk spowoduje, że no będzie to po prostu odczuwalne dla takiego studenta.
Pani Renata pisze, to fajny podręcznik dla migrantów, ale dorosłych. Oczywiście, to jest dla dorosłych, zdecydowanie. Podobnie dla dorosłych, dla naszego studenta z Brazylii można polecić Polski w pracy. To jest mój podręcznik, który powstał właśnie na podstawie tych doświadczeń naszych z pracownikami korporacji, którzy po ukończeniu poziomu A1 chcieli od razu wskoczyć na język, który będzie bardziej ich ukierunkowywał na pracę. Potem się oczywiście okazywało, że w pracy niekoniecznie ten polski jest im potrzebny, natomiast było bardzo dużo sytuacji okołopracowych, które warto było, warto było po prostu przećwiczyć i których warto było nauczyć. Pani Agnieszka pyta, czy jest w e-booku. Tak, jest w wersji papierowej, jest w wersji elektronicznej, także może sobie pani też zajrzeć. Jest też sporo przykładów, które daliśmy na stronie i jest u mnie na stronie, ale też jest w księgarni Poltax. Można sobie też zobaczyć po prostu to, jak to wygląda. Jest bardzo dużo przykładów praktycznych właśnie z tej książki, więc mogą sobie Państwo zobaczyć, jakie tam są sytuacje. Tu dałam kilka właśnie też sytuacji właśnie z tego podręcznika, żeby pokazać, jak to wygląda. Ten podręcznik już jest bardzo długo na rynku, więc myślę, że część z Państwa go zna, więc nie będę się specjalnie nad nim jakoś zatrzymywać. Natomiast jeżeli chodzi o naszą studentkę ze wschodu, to tak jak powiedziałam, wypisałam tutaj komponenty kompetencji językowych i komunikacyjnych i na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, na to, co podkreśliłam na fioletowo. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kompetencję komunikacyjną, to nasi studenci i uczniowie ze wschodu mają dość wysoką na starcie, dlatego że mówimy podobnymi językami, jak powiedziałam, nie? Natomiast jeżeli chodzi o kompetencję językową, to tam w tej materii, tutaj w tej sferze, nasi studenci i uczniowie ze wschodu robią bardzo dużo błędów, czyli jak gdyby nie tyle płynność musimy u nich rozwijać, co poprawność, prawda? Czyli właśnie poprawną wymowę, pisownię, słownictwo, gdzie jest bardzo wysoki transfer, prawda, leksykalny, co powoduje, że mamy dużo fałszywych przyjaciół, ale też transfer gramatyczny jest bardzo mocny. Znaczy nasi studenci ze wschodu robią bardzo, bardzo dużo błędów gramatycznych. I oprócz tego mamy też kompetencji komunikacyjnej, wśród których wyróżniam mówienie i pisanie, bo tak jak już wcześniej Państwu zaznaczyłam, na to powinniśmy zwracać uwagę, bo nasi studenci ze wschodu nieźle rozumieją i nieźle też rozumieją tekst, mimo że piszą cyrylicą. Może to oczywiście nie dotyczy młodszych dzieci, ale dorośli po prostu znają też alfabet łaciński i po prostu raczej bez trudu czytają po prostu, nie? Jeżeli chodzi o program ze studentów ze wschodu, to już tak jak już Państwu sygnalizowałam, raczej zwracamy typy zadań, które proponujemy, to są typy proszę wpisać właściwą formę, a nie proszę wybrać właściwą formę z tego powodu, że oni na ogół wybierają trafnie. Tak samo jak my byśmy wybierali trafnie formę z jakiegoś języka, nawet jak nie znamy cyrylicy, no to weźmy na przykład język czeski, słowacki czy chorwacki, no to też wybierzemy raczej prawidłową formę, mimo że nie znamy tych języków, bo te formy są po prostu podobne najzwyczajniej w świecie, nie? Jeżeli chodzi o program dla studentów ze wschodu, to też osobiście Państwu gorąco polecam zadania na pisanie, które umożliwiają korzystanie z tak zwanego modelu do naśladowania, prawda? A więc najpierw dajmy tekst modelowy i potem każmy się po prostu temu studentowi do niego odnieść, po to, żeby ten uczeń od razu widział prawidłowy zapis, na przykład form gramatycznych, prawidłowej leksyki i w ogóle prawidłowych połączeń syntaktyczno-semantycznych w tekście. I tutaj dałam trzy takie propozycje zadań, które polegają na tym, że nie dajemy tylko zadanie z powietrza, na przykład opisz swój dzień, tylko zróbmy zadanie w taki sposób, że najpierw dajmy wzór, na przykład Janek opowiedział o swoim dniu, prawda? I potem, a teraz ty opowiedz o swoim dniu, wykorzystując po prostu ten materiał, który przeczytałeś. Czyli chodzi o to, żeby zawsze dać tekst modelowy. I tutaj dałam Państwu kilka takich właśnie tekstów modelowych, czyli na przykład przeczytać list od koleżanki i potem odpisać, albo na przykład zapoznaj się z sytuacją polityczną w Polsce, a następnie przedstaw model w twoim kraju, albo przeczytaj tekst reklamowy z biura podróży, a potem na przykład napisz do kolegi, słuchaj, znalazłem taką ofertę i opisz, prawda, tę ofertę, prawda? Więc chodzi o to właśnie, żeby dawać ten tekst modelowy, żeby nasi uczniowie ze wschodu po prostu eliminowali właśnie liczne błędy gramatyczne i słownikowe, które się im przytrafiają, a które, jak już wcześniej powiedziałam, wynikają oczywiście z transferu. Tutaj też mam właśnie taki przykład podręcznika Polski bez błędu Dominiki Jezdebskiej-Długosz, która napisała podręcznik dla studentów z Ukrainy, w którym właśnie też wyłowiła bardzo dużo takich błędów wynikających z transferu. To jest autorka, która zajmuje się też naukowo badaniem błędów, więc też Państwu polecam wszelkie jej publikacje. Natomiast właśnie w pracy ze studentami
ze wschodu i w ogóle ze studentami słowiańskimi, należy też zwracać uwagę na transfer pozytywny, czyli to na przykład, że mamy bardzo dużo słownictwa pańsłowiańskiego takiego samego, że mamy odpowiedniki grup fonicznych takie same, że mamy związki między wymową a zapisem literowym podobne, że mamy podobne struktury składniowe, że mamy reguły morfologiczno-składniowe podobne i że mamy na przykład podobne przyrostki i przedrostki, prawda? Więc zwracajmy uwagę również na to, że są też elementy pozytywne, że na przykład ta osoba, ta studentka, którą tutaj omawiamy, czyli dziewczyna z Białorusi, posiada pewien kapitał na starcie, czyli nie tylko błędy, nie tylko trafimy błędy, ale też badamy jej kapitał. No dobrze, i teraz mamy, przechodzimy do dzieci, bo już omówiliśmy sobie naszych dorosłych. Na początku naszego spotkania zacytowałam dwie wypowiedzi. Jedna dotyczyła właśnie dziewczynki z Ukrainy, która słabo zna język polski i na przykład dzieci polskie w Wielkiej Brytanii, prawda? Które po prostu, których język polski słabnie na rzecz języka angielskiego, prawda? I tutaj znowu, jeżeli chodzi o testy kwalifikacyjno-diagnostyczne i sprawdzające kompetencje ich z języka polskiego, to polecam szczególnie zwracanie uwagi na pisownię, słownictwo, gramatykę, bo to może kuleć albo po prostu być coraz słabsze i oczywiście pisanie i czytanie, prawda? To są te kompetencje. Dzieci ukraińskie w polskiej szkole znają cyrylicę, na przykład te młodsze dzieci, na przykład trafi do nas dziecko, które jest w pierwszej czy w drugiej klasie, może niekoniecznie jeszcze dobrze znać alfabet łaciński, bo na przykład nie zdążyło jeszcze mieć lekcji angielskiego w szkole swojej na Ukrainie i przyjechało do Polski i zna cyrylicę, prawda? Więc to też może być źródło błędów. Bardzo często troszkę rozumie, bo jest Słowianinem, Słowianką, więc nie ma sensu na przykład używać angielskiego. Mówię to od razu, bo pojawiły się takie głosy na jednym forum. Widziałam, że właśnie jedna z pań nauczycielek napisała, że ma dziewczynkę z Ukrainy i tłumaczy jej po angielsku tam różne zagadnienia. I moje pytanie brzmiało, po co, prawda? Przecież to jest tylko jak gdyby dodatkowe obciążenie dziecka dodatkowym językiem obcym, a przecież nasze języki są bardzo podobne, prawda? Warto więc korzystać z tak zwanego transferu pozytywnego, z tego, że na przykład wszystko, co jest w najbliższym otoczeniu, jest podobne, prawda? Czyli wszystko, co ma związek z wyglądem, z przyrodą, z, nie wiem, z podstawowymi czynnościami, z, nie wiem, charakterystyką człowieka, ze światem uczuć, to są słowa pochodzenia słowiańskiego, one są wszystkie bardzo podobne. Tak jak już wcześniej mówiłam, warto mieć na uwadze transfer negatywny i oprócz komunikacyjnego programu minimum bardzo jest ważny tak zwany język edukacji szkolnej, prawda? Natomiast dziecko polskie w Wielkiej Brytanii na ogół zna alfabet łaciński, prawda? No bo język polski również jest pisany łacinką. Często doskonale mówi, ale słabo pisze i czyta. Warto korzystać z tak zwanego transferu wewnętrznego, wewnątrzjęzykowego, czyli budować kompetencje na podstawie już istniejącej znajomości języka, na przykład w zakresie słownictwa i gramatyki, bo na ogół te dzieci, jeżeli mówią w domu po polsku i mówią dobrze, to one mówią też gramatycznie. Jeżeli robią błędy gramatyczne, to na ogół takie, jakie robią Polacy po prostu, a nie cudzoziemcy. Więc skorzystajmy z tego, prawda? Bardzo często te dzieci mają całkiem niezłą wymowę, chociaż to też jest zróżnicowane, tutaj panie wiedzą o tym, panie, które mieszkają za granicą. I w przypadku dzieci właśnie cudzoziemskich, znaczy dzieci z doświadczeniem migracji, bardzo istotne jest to, żeby zwracać uwagę na rejestr oficjalny, bo często te dzieci mówią językiem potocznym albo gwarą, albo nie znają tego rejestru, prawda, i potem jak przyjeżdżają do Polski, nawet jak są troszkę starsze i na przykład bardziej samodzielnie poruszają się. Ja akurat bardzo dużo uczyłam takiej młodzieży już prawie dorosłej akademickiej, która, prawda, pochodzi z rodzin polskich, więc oni robią bardzo zabawne błędy, które wynikają z tego, że znają język zbyt taki, znaczy może nie zbyt, to jest złe słowo, bo nie chciałam tego wartościować, bo to jest też bardzo istotne, ale znają język taki domowy albo język związany ze światem uczuć, znają dużo zdrobnień, dużo potocyzmów, a potem na przykład idą na pocztę i dziewczyna mówi na przykład, słyszy pytanie, jak pani godność, i ona po prostu, mimo że mówi doskonale po polsku, ona tego pytania nie rozumie. I teraz, jeżeli chodzi o pierwszą grupę dzieci, to tutaj proponuję państwu właśnie ten program w polskiej szkole, w którym jest ogromny nacisk na właśnie na tak zwany język edukacji szkolnej. I tutaj autorki między innymi w ramach tego języka edukacji szkolnej, żeby to dziecko właśnie na przykład ukraińskie w polskiej szkole, żeby łatwiej i szybciej się wdrożyło po prostu do tej polskiej szkoły i do języka, powinniśmy po pierwsze używać języka, żeby nazywać to, co robimy, prawda? Na przykład, a teraz wycinam obrazek i wklejam go do zeszytu, czyli mówimy to, co robimy, prawda? Żeby dziecko kojarzyło czynność z jakąś formą.
nazywać też to, co robią inni uczniowie. A teraz Ewa na przykład podchodzi do tablicy i zapisuje. Werbalizować swój tok myślenia. Na przykład tutaj narysuję drzewo i małego psa, prawda? Widzę, że ten odcinek jest dłuższy. To jest takie trochę matematyczne, prawda? Warto używać świadomie języka, kiedy się wprowadza nowe terminy. Po prostu trzeba pamiętać o tym, że no niestety musimy się pilnować, żeby nie mówić za dużo do tego dziecka, żeby ono nie było przytłoczone dużą ilością, dużą liczbą słów, prawda? Zachęcać do zapamiętywania całych zdań i definicji. Wspierać kompetencje produktywne, czyli maksymalnie na dziecko po prostu zachęcać do mówienia i rozmawiania i pisania, bo to jest bardzo ważne też w ogóle w procesie uczenia się, nie? Tutaj właśnie mamy też kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych rzeczy związanych z edukacją, ale wiecie co, ja tak mówię o tym dziecku ukraińskim, ale to samo dotyczy dzieci z doświadczeniem migracji za granicą, nie? Czyli chodzi o to, że dziecko, które mieszka z rodzicami w Wielkiej Brytanii na przykład, ma rozwinięte to słownictwo takie domowe, prywatne, ale potem idzie do szkoły brytyjskiej i ono używa tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy tu, po angielsku. I niekoniecznie musi te terminy wszystkie znać po polsku, prawda? Nie mówiąc o tym, że cała terminologia związana z innymi przedmiotami, z historią, geografią, matematyką właściwie leży po prostu, no nie, no bo to dziecko uczy się tego w szkole brytyjskiej, czy niemieckiej, czy francuskiej, czy każdej innej, prawda? Tu dałam właśnie też paniom fragmenty właśnie tego programu, czyli tego właśnie w polskiej szkole są też elementy właśnie języka matematycznego, to mi się wydaje, że też warto do tego zajrzeć, nie? Tutaj jeszcze mam kilka takich uwag dotyczących właśnie dziecka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy można jak gdyby przetransferować z tego, co powiedziałam wcześniej, prawda, o dziecku w polskiej szkole. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w pewnym momencie, jeżeli po prostu Państwo planują albo mieszkają, albo planują mieszkać, albo spędzić, że tak powiem, życie za granicą, musimy liczyć się z tym, że język polski staje się językiem drugim. I mówię o tym bardzo mocno, dlatego że bardzo często rozmawiam z rodzicami, albo z nauczycielami, albo z dziadkami, którzy ubolewają na tym, że no, ono już tak trochę zapomina i że wypiera ten język polski. Moim zdaniem to nie jest wypieranie, tylko to jest jak gdyby zmiana ról, zmiana miejsca i w tym nie ma nic złego, że język polski jest językiem drugim. Taka jest naturalna kolej rzeczy, po prostu jeżeli dziecko mieszka i funkcjonuje w innym kraju, to nie ma nic złego w tym, że język polski staje się językiem drugim. Natomiast naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby ten język był po prostu dla dziecka cały czas atrakcyjny, prawda? Żeby to dziecko chciało się tego języka uczyć, prawda? I tutaj oczywiście znowu chciałabym wrócić na moment do tego Włącz Polskę. To jest taki fajny program, w którym jest wiele elementów, które nie podobają mi się do końca, ale jest wiele rzeczy, które mi się bardzo podobają. Na przykład bardzo podoba mi się ten element tego programu, który się nazywa Moja Polska Kulturoteka. Tam, gdzie jest biblioteka, filmoteka, płytoteka i słownik. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Zobaczcie Państwo, i tam właśnie Włącz Polskę proponuje wszystkie poziomy, powiedzmy, znaczy nie wszystkie poziomy, tylko różne kategorie wiekowe dla dzieci bardzo małych, starszych i najstarszych. Więc chciałam Państwu gorąco jak gdyby też ten program polecić, mimo tam wielu zastrzeżeń, które mam do niego, ponieważ właśnie moim zdaniem ten program troszeczkę za bardzo akcentuje tą taką polskość. I oczywiście mnie się to podoba, żeby promować, żeby promować jak najmocniej. Ja też również jestem tutaj po to, żeby promować. Też prowadzę stronę polski. Po to, żeby promować język polski i kulturę polską. Natomiast chodzi o to, że moim zdaniem jak gdyby niedostatecznie kładzie się nacisk na to, że jednak ten język polski nie będzie językiem pierwszym, tylko będzie raczej językiem drugim i że w tym naprawdę nie ma nic złego. Takie jest po prostu moje prywatne zdanie. Natomiast tak jak powiedziałam, bardzo wiele rzeczy mnie się w tym programie również podoba. Podoba mi się właśnie Moja Polska Kulturoteka i podobają mi się techniki pracy, które proponują autorzy, a mianowicie techniki umożliwiające podanie podopiecznym tak zwanej wędki, a nie ryby, czyli takie, które inspirują do własnych poszukiwań, budują autonomię w uczeniu się. Naprawdę, zajrzyjcie Państwo, moim zdaniem warto. No i jeszcze zostało nam już po prostu bardzo mało minut, więc nie będę jakoś tutaj specjalnie jak gdyby już tego tematu kolejnego rozwijać. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo ważnym oczywiście elementem uczenia się i nauczania jest ewaluacja i autoewaluacja, czyli na przykład pomiar własnych postępów. Jeżeli Państwo chcieliby się więcej na ten temat dowiedzieć, to znowu zapraszam na moją stronę polski. Na YouTubie, bo tam są zarejestrowane moje webinaria, między innymi jedno webinarium dotyczące testowania, egzaminowania i ewaluacji. I tam daję właśnie Państwu jakieś różne pomysły na to, jak oceniać. Chodzi o to, żeby ta ocena była i podczas oczywiście tego procesu uczenia się, czyli na przykład po każdej lekcji, czy po dwóch lekcjach zrobić taki rodzaj podsumowania. Można też zrobić ocenę
Można też zrobić autoewaluację i to może być na przykład ewaluacja tego typu, że na przykład dziecko samo sobie może zrobić podsumowanie. Nauczyłem się tego i tego. Widzę podobieństwa na przykład następujących form gramatycznych w moim języku i w języku polskim. Najbardziej pomocne są dla mnie ćwiczenia takie i takie. Udało mi się zapamiętać, ale muszę jeszcze powtórzyć, prawda? Jest to rodzaj autoewaluacji. Wydaje mi się, że też można zrobić taką ewaluację, na przykład po wykonaniu zadań z tej książki umiem już napisać krótkie życzenia, napisać krótką notatkę na bazie przeczytanego tekstu, streścić przeczytany tekst i tak dalej, i tak dalej. Można sobie samemu zrobić taką ewaluację. Można zrobić też ewaluację kompetencji kulturowej. Na przykład test o kulturze polskiej możemy przygotować. Możemy przygotować taki króciutki test, na przykład podaj nazwy 3 polskich miast, jeżeli akurat to było na lekcji, prawda? Dla tych, którzy lubią rywalizację, warto przygotować w ramach ewaluacji po prostu grę językową, prawda? Na przykład ja tutaj dałam grę gramatyczną. Proszę ułożyć 5 zdań z zaimkami wskazującymi wraz z zadaniem dla kolegów i koleżanek z przeciwnej grupy i poprosić ich o rozwiązanie. I druga grupa robi to samo, prawda? Dla swoich przeciwników przygotowuje zadanie. Ja tutaj dałam akurat gramatyczne, ale może być jakiekolwiek, leksykalne, kulturowe, jakiekolwiek tam chcecie. Ewaluacja i ocena i autoewaluacja jest również w europejskim portfolio językowym. Są takie zadania, w którym się po prostu pisze o swoich osiągnięciach albo robi się dossier swoich osiągnięć, prawda? Można też zrobić bardzo prościutką ewaluację, taką jak tu, na przykład co już potrafię, wypisać konkretnie, czego się po prostu nauczyło dziecko czy dorosły. Tutaj oczywiście dałam te elementy z portfolio językowego dziecka, ale też te elementy mogą być wykorzystane na lekcji z dorosłymi. Ewaluacja to jest temat gigantyczny. Wydaje mi się, że tutaj nie będę jakoś tego specjalnie rozwijać, bo tak jak powiedziałam, ja już nagrałam kiedyś takie, zrobiłam takie webinarium i jest ono nagrane na moim kanale. Jeżeli Państwo chcą do tego zajrzeć, to serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Wydaje mi się, że udało mi się jak gdyby zrealizować temat, który sobie zaplanowałam, a mianowicie jak zacząć, czyli po prostu dać Państwu 3 takie elementarne wskazówki, czyli po pierwsze kwalifikacja albo plasowanie na odpowiednim poziomie, albo wykonanie diagnozy. Drugi element to był europejski system opisu kształcenia językowego i portfolio, a trzeci element to były programy nauczania, którymi po prostu w tym momencie dysponujemy. Mam nadzieję, że na kolejnych spotkaniach będziemy te tematy też zgłębiać, czyli będziemy bardziej omawiać programy dla poszczególnych grup, na przykład dla grupy studentów planujących studia w Polsce, dla grupy właśnie na przykład dorosłych, którzy uczą się języka specjalistycznego, dla grupy dzieci, które funkcjonują w polskiej szkole. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia.